Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dostałem takie zapytania na temat tego, dlaczego na przykład sobie nie korzystam z takiego portalu zrzutka.pl. Nawet co niektórzy patroni podrzucają takie pytania. No natomiast powiem tak, no moja odpowiedź jest taka, że no po prostu za bardzo do tych zrzutek, które są robione, to ja nie mam zaufania, szczerze mówiąc. No i uważam, że one w żaden sposób no nie są jakikolwiek kontrolowane czy weryfikowane. No i szczerze mówiąc, ja się wolę od tego trzymać troszkę z daleka. No przykładowo podam Wam taki przykład, że no, zaczęło się pojawiać jakieś dziwne nawet takie zrzutki w stylu, no nie wiem, zbieram na jacht czy coś w tym stylu. No, wiecie, na samym początku cel był bardzo fajny, szczytny, generalnie taki crowdfunding, czyli takie finansowanie społecznościowe, ja to popieram, to jest bardzo dobry sposób na finansowanie. W ogóle ten amerykański oryginał Kickstarter portal, no, to w ogóle pomógł wpromować bardzo wiele fajnych idei i bardzo dobrych startupów czy biznesów w taki sposób finansowania. No natomiast na naszym polskim rynku zauważyłem, że to niestety przyciąga różnego rodzaju, mówiąc wprost, no, naciągaczy. A niestety odnoszę wrażenie, że w przypadku takiej zrzutki, powiedzmy tam PL, to nie jest w żaden sposób weryfikowane. Przykład, no, widzowie prosili mi na przykład mnie, żebym sobie założył tego Patronite jakiś czas temu i pod koniec września w końcu to wystartował. I u mnie, w moim przypadku, weryfikacja trwała od momentu założenia konta do przejścia całej weryfikacji około miesiąca czasu. No między innymi to też było tym spowodowane tym, że kanał jeszcze był mały i nie miało takiej dużej, powiedzmy, aktywnej społeczności, no ale chociażby pokazanie dokumentów, przesłanie dokumentów, czy też uwiarygodnienie tej swojej osoby, że no faktycznie ja to ja, co nawet się sprowadzało do tego, że musiałem jakieś, powiedzmy, tam kody wpisywać, czy jakąś treść na swojej stronie internetowej, żeby, powiedzmy, taki weryfikator z tego portalu mógł sprawdzić faktycznie, że no mam do tego dostęp, że jestem tym, za kogo się podaje. No i to wszystko, jak mówiłem, w moim przypadku zajęło to około miesiąca czasu. A nawet jeszcze musiałem z nimi sobie troszkę powiesić na telefonie, bo sam nie rozumiałem, dlaczego to tak długo ma trwać. No natomiast podałem taki przykład. Ostatnio jeden z widzów poprosił mnie, żebym zweryfikował treść, które były właśnie wrzucone na taki portal tego zrzutka.pl. No i tam były niby też pisma do pobrania, czy do wykorzystywania. Ponoć sporządzane przez radcę prawnego, czy tam adwokata, no. Powiem tak, już krótka analiza, pobieżne do rzucania okiem na to, no to widać było, że tego w ogóle nie sporządzał, no nie tylko radca prawny czy adwokata, ale tego nawet nie sporządzał żaden prawnik. O taką fantazję co najwyżej to by mógł się student prawa to poszczycić, co najwyżej. No chociaż też mam takie bardziej swoje podejrzenia, że to w ogóle pisała osoba w ogóle niezwiązana w jakikolwiek sposób z prawem. Natomiast wiele osób w ten sposób stało naciągniętych moim zdaniem. No i wiecie, no i na tyle się zainteresowałem, że nawet skontaktowałem się z administratorem tego portalu, że zgłosiłem te swoje zastrzeżenia i tak dalej. No i prosiłem, żeby no jednak zweryfikowali, czy tutaj no nie mam do czynienia z jakimś tam naciąganiem i tak dalej. Ile zajęło zrzucenie weryfikacja tego mojego wniosku od momentu wysłania tego mojego zgłoszenia do udzielenia odpowiedzi? Uwaga, 10 minut. Przez 10 minut zweryfikowali niby treść wszystkiego, co tam było zrobione i opisali, że wszystko się zgadza. I jeszcze w treści maila pani, która odpisywała, że to przeszło przez dział prawny. Proszę Państwa, jeżeli taka jest taka weryfikacja tego, no to powiem tak. No niestety troszkę rzutuje to na ten temat, w jaki sposób być może tam wyrzekłano inne zrzutki tego typu. No, od czasu do czasu przebiega właśnie jakieś takie dosyć duże oburzenie w internecie, w mediach społecznościowych, że ktoś, kto prowadził jakąś jakby tam zbiórkę, to tak naprawdę okazuje się oszustem. No i właśnie ten przykład mi pokazał, chociażby na podstawie tego portalu zrzutka.pl, w jaki sposób te wnioski i te profile są weryfikowane, czyli żaden tak naprawdę. Powiem tak, ja to akurat mam troszkę inne też takie podejrzenia, więc mogę wam odpowiedzieć, że nawet złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tam do pełni prokuratury. 286 KK, to jest przestępstwo oszustwa. Co do tej konkretnej, no natomiast no niewykluczone, że jeżeli, powiedzmy, zacznie badać tą sprawę, się przy tym przyjrze bliżej jakiś prokurator i będzie miał na tyle wystarczająco dużo czasu, no to być może pojawią się również inne zarzuty. Bo powiem tak, z prawnego punktu widzenia, no ja dostrzegam generalnie możliwość wykorzystywania takiego portalu, takiej zrzutki chociażby do normalnego prania brudnych pieniędzy, mówiąc to wprost. Więc jeżeli tak wygląda weryfikacja wszystkich spraw, wszystkich takich profili, jak właśnie ten, który Państwu tu przytoczyłem,
No to ja bym na Waszym miejscu tego unikał jednak z daleka. Tam uważam, jeszcze raz powtarzam, że generalnie taka idea tego crowdfundingu, tego finansowania społecznościowego jest bardzo ważna, to jest bardzo fajna idea, ja to wspieram. Natomiast ja osobiście będę korzystał z innej platformy, bo to niestety mojego zaufania w żaden sposób nie wzmocniło. No i tyle na ten temat. Pozdrawiam.